Kim byli żołnierze wyklęci? Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawili opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Sowieckiemu. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich bandami reakcyjnego podziemia. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120 do 180 tysięcy. Dzisiejszy film będzie dotyczył jednego z takich wyklętych. Oto historia Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Zapraszam. Hieronim Dekutowski urodził się 24 września 1918 roku w Dzikowie nieopodal Tarnopola. Pochodził z wielodzietnej rodziny, zaś ojciec wpoił swoim synom wartości patriotyczne i religijne. Zresztą sam brat Hieronima, Józef, wziął udział w wojnie z bolszewikami roku 20. Sam Hieronim niedługo przed wybuchem II wojny światowej w maju 1938 roku zdał maturę. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. We wrześniu 1939 roku młody Hieronim nie otrzymuje przydziału wojskowego, więc na własną rękę wraz z innymi ochotnikami próbuje znaleźć oddziały, do których mógłby dołączyć. Tak trafia do Lwowa, gdzie niestety zostaje go okupacja sowiecka. Postanawia więc uciec na zachód do formujących się tam jednostek polskich. Ostatecznie 17 października wraz z grupą wojskowych pod dowództwem generała Ducha udaje mu się przekroczyć granicę z Węgrami, gdzie oczywiście zostaje internowany. Jednak jako, że Węgrzy niespecjalnie przykładają się do tego uwięzienia, udaje mu się zbiec z obozu i później przez Jugosławię i Włochy dociera do Francji, gdzie 28 listopada 1939 roku dołącza do 7 kompanii 4 pułku 2 dywizji strzelców pieszych pod dowództwem generała Prugar-Kettlinga. Na miejscu zostaje skierowany na kurs podoficerski i po jego ukończeniu przybywa w miejscowości Kuetiden. Jednak wobec błyskawicznej ofensywy niemieckiej i upadku Francji zostaje ewakuowany do Wielkiej Brytanii, przydzielony do 3 batalionu 1 brygady strzelców pieszych. W kwietniu 1942 roku zgłasza chęć służby w kraju i po roku ciężkiego treningu w marcu 1943 roku zostaje zaprzysiężony jako cicho-ciemny w miejscowości Audley End. Ostatecznie 17 września 1943 roku zostaje zrzucony ze spadochronu nad Wyszkowem na Mazowszu. Odtąd używa różnych pseudonimów, m.in. Odra, jednak najbardziej znanym był pod pseudonimem Zapora. Koniec roku zostaje przydzielony do oddziału porucznika Tadeusza Kuncewicza, pseudonim Podkowa, w ramach przydziału do KDW okręgu AK Lublin. Wraz z nabraniem doświadczenia w zakresie działań pod okupacją rok 1944 rozpoczyna już z własnym oddziałem, w którym to przez pierwsze półroczu przeprowadza ponad 80 akcji bojowych i dywersyjnych na okupancie niemieckim. Pod koniec lipca 1944 roku oddział Zapory zostaje rozformowany, a było to podyktowane uwarunkowaniami politycznymi oraz przede wszystkim wkroczeniem Armii Czerwonej na Lubelszczyznę. Nie trudno było się domyślić, że wraz ze zbliżaniem się pod Warszawę sojusznika naszych sojuszników może dojść do powstania w stolicy. Także więc Zapora
zebrał kilkudziesięcioosobowy oddział i ruszył w kierunku Warszawy. Nie udało się im to jednak, a co więcej, oddział ściągnął na siebie uwagę Sowietów, którzy zaczęli teraz za nim pościg. Sam Dekutowski ukrywał się najpierw w Lublinie, później zaś w Tarnobrzegu, a na końcu w klasztorze nieopodal Rzeszowa. Jego oddział zaczął się ponownie formować wraz z odpływem większości jednostek Armii Czerwonej na zachód i w połowie 1945 roku Zapora dowodził już około 200-osobowym oddziałem, który był bardzo dobrze uzbrojony, głównie w porzuconą przez uciekających Niemców broń, w tym także ciężkie karabiny maszynowe. Osobną kwestią jest zasadność dalszej walki w nowej geopolitycznej rzeczywistości. Jednak Zapora na kontrolowanym przez siebie terenie starał się przede wszystkim wprowadzać prawa mające chronić miejscową ludność przed brutalnością nowej komunistycznej władzy. Tych najbardziej gorliwych funkcjonariuszy nowego ustroju starał się likwidować. Tak było choćby w miejscowości Chodla, gdzie został zlikwidowany komendant miejscowego posterunku Milicji Obywatelskiej, znany zresztą z mordów na AK-owcach. W trakcie różnych akcji zbrojnych w ręce żołnierzy Dekutowskiego trafiło też sporo wartościowego uzbrojenia, a nawet pojazdy. Wraz z kolejnymi akcjami oddziałów Zapory rosła też ich sława. Zapora stał się na tyle kłopotliwy, że trafił aż do raportu sporządzonego przez samego generała NKWD Iwana Sierowa. Sława oddziałów partyzanckich Zapory działała na wyobraźnię na tyle mocno, że ponownie odżyły nadzieje na wyzwolenie kraju spod sowieckiej okupacji. Do partyzantów zaczęli dołączyć nawet zbiegli żołnierze z Ludowego Wojska Polskiego. Dekutowski zaś był w ciągłym kontakcie z przedstawicielami rządu RP na uchodźstwie. W czerwcu 1945 roku decyzją delegatury sił zbrojnych na kraj zostaje awansowany do stopnia kapitana i obejmuje zwierzchnictwo nad grupami partyzanckimi w inspektoracie Lublin. Siły Zapory liczą wówczas około 250 dobrze ostrzelanych i uzbrojonych żołnierzy. Taka siła może już solidnie kąsać oddziały komunistyczne, a także ścierać się z sukcesami, z oddziałami NKWD. Komuniści postanawiają w końcu dać odpór polskiej partyzantce i wysyłają dużą obławę, lecz nie przynosi ona skutku, bowiem Polacy zadają NKWD dość spore straty. Jednak wobec upadku marzeń o wybuchu wojny pomiędzy Wschodem a Zachodem i podporządkowując się jednocześnie rozkazom komendy Okręgu Delegatury Sił Zbrojnych na kraj, Zapora postanawia rozwiązać oddział. Na mocy amnestii z sierpnia 1945 roku część żołnierzy postanawia się ujawnić i rozpocząć nowe życie w nowej komunistycznej rzeczywistości. Niestety, komuniści pomimo amnestii nie zapominają i szybko rozpoczynają się aresztowania. Część osób, w tym także Dekutowski, próbują przedostać się na zachód przez względnie jeszcze bezpieczną wówczas trasę przez Czechosłowację. Wysiłki to jednak kończą się niepowodzeniem i wracają do kraju. Jednak tam komuniści zaczynają już coraz szczelniej zaciskać pętle. Pod koniec roku 1945 Dekutowski działał już w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, zaś w połowie 1946 zostaje dowódcą oddziałów partyzanckich inspektoratu WIN Lublin, liczący około 150 dobrze zaprawionych w bojach żołnierzy. Z tą siłą musiała się już liczyć komunistyczna bezpieka. Do starć z partyzantami Zapory komuniści wysyłają do walk coraz większe związki, jak choćby liczące około 500 żołnierzy w starciu pod Radzicem Starym w powiecie lubartowskim. To zmusiło oddziały Zapory do ciągłego przemieszczania się w terenie. Gdzieniegdzie dochodziło do starć z KBW, gdzie w regularnej bitwie pod wsią Ostrowy Tuszowskie partyzanci zdobyli nawet transporter opancerzony. Tutaj trzeba nadmienić, że oddziały Zapory miały pełne wsparcie miejscowej ludności. Mogły liczyć na prowiant, na schronienie, a także na informacje. Sfałszowane wybory 1947 roku pozbawiają złudzeń już nawet kierownictwo WIN. Nie dochodzi zresztą nawet do protestu ze strony państw zachodnich. Te już się po prostu pogodziły na podział według stref wpływów. Wobec utraty złudzeń na dalszą walkę
i perspektywą tylko dalszych strat, nawet Zapora postanawia skorzystać z prawa amnestii i się ujawnia 21 czerwca 1947 roku. Bilans oddziałów Zapory w starciach z komunistami prezentuje się bardzo okazale. Rozbito 68 posterunków milicji obywatelskiej, 17 placówek ORMO, 16 urzędów gminy, 85 spółdzielni oraz 11 agencji pocztowych. Łącznie przeprowadzono ponad 600 akcji zbrojnych, w trakcie których zlikwidowano 328 funkcjonariuszy komunistycznej władzy. Takich grzechów nowa komunistyczna władza oczywiście nie mogła puścić w niepamięć, nawet z powodu amnestii. Przez pewien czas po ujawnieniu Dykutowski żył w przeświadczeniu, że to koniec walk, że już po wszystkim była amnestia. Próbował bez skutku niestety odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Bardzo ciężko mu to przychodziło. Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że był pod czujnym okiem agentów Urzędu Bezpieczeństwa. Postanawia zniknąć z kraju. Do ewakuacji namawia kilku kolegów z partyzantki. Na granicy grupa zostaje jednak zatrzymana i stamtąd odwieziona bezpośrednio do aresztu śledczego na warszawskim Mokotowie. Dochodzi do brutalnej rozprawy sądowej. Komuniści, chcąc doszczętnie spalić legendę Zapory, ubierają go i jego żołnierzy w mundury Wehrmachtu. Próbują zmusić do wzajemnego oskarżania się. Jak wspomina Zdzisław Błoński, pseudonim Uskok, z jak najwyższym uznaniem należy ocenić postawę aresztowanych. Był to bodajże jedyny z poważniejszych procesów, w którym nie udało się komunistom opluwać sądzonych przez samo oskarżenie. Z tego też powodu nie robili nawet rozgłosu z tej rozprawy. Przez rok czasu nie oszczędzono prób do zrobienia szmaty z człowieka, a jednak pozostali ludźmi. Wszyscy niestety zostali skazani na karę śmierci, zaś sam Zapora na siedmiokrotną. Wyrok śmierci wykonano 7 marca 1949 roku. Według świadków ostatnich dni Dekutowskiego przed egzekucją wyprowadzany mimo swoich tylko 30 lat wyglądał jak starzec. Miał siwe włosy, wybite zęby, połamane ręce, nos i żebra, a także zerwane paznokcie. Ciała Zapory rodzinie nigdy nie wydano. Spoczął w bezimiennym masowym grobie wraz z innymi rozstrzelanymi. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Hieronim Dekutowski skazany na karę śmierci. Prezydent z prawa łaski nie skorzystał. Wyrok wykonać. Decyzją Sądu Wojskowego z maja 1994 roku Zapora zostaje uznany za ofiarę zbrodni komunistycznych i zrehabilitowany. We wrześniu 2015 roku zostaje pochowany w specjalnie zbudowanym mauzoleum na warszawskich Powązkach. Zachęcam wszystkich serdecznie do subskrypcji kanału Kronikarium, do polubienia tego filmu, a także dania znać w komentarzach, czy lubicie tego rodzaju materiały. Zachęcam także do polubienia nas na Facebooku oraz na Instagramie.